serdecznie. Zapraszam Cię na filmik, w którym pokażę Wam moje zamówienie. Moje małe zamówienie z sklepu www.czasnabuty.pl. To nie jest absolutnie film sponsorowany. Sama sobie kupiłam te buty, sama sobie za nie zapłaciłam. I w sumie nic tam dziwnego, bo cały koszt tego zamówienia, czyli 4 par butów razem z przesyłką, zapłaciłam 146 zł. Tak, dokładnie, dobrze słyszałyście. 146 zł. Pierwsze buciki, jakie chciałam Wam pokazać w rozmiarze 39, ja Wam tu będę pisała z boku cenę, bo kosztują albo 29,90, albo 39,90 paragonów, w tej chwili nie mam przy sobie. Nieprawda. Mam, więc już nie będę, przestaję Was kłamać, no ale w sumie jedna para. Powiem Wam tak, nie pamiętam które, ale jest tak, jedna para kosztuje 39,90, druga 39,90, trzecia 29,90 i czwarta 24,90. Nie wiem, po czym mam poznać, która to jest para, bo tu są B611S, wiecie, tak określone. Mniejsza z tym. Dostałam też taką zniżkę, szukasz piękna, rozkoszuj się rabatem, 20% online z kodem, i tutaj jest kod na Sephora, kupuj online w Sephorze. I tutaj mam czas na buty, formularz zwrotu w razie co. Mam nadzieję, że się nie przyda. Ja tutaj Wam powrzucam albo krótkie filmiki, albo urywki takich filmików w tych bucikach. Pierwsze buty, nie dziwcie się, wszystko jest na sportowo i we wszystkim jestem po prostu zauroczona. Pierwsze buciki są to takie adidaski, ja bym powiedziała, że to są adidaski w kolorze srebrnym, który będzie bardzo modny w tym sezonie, złoto i srebro, czyli takie adidaski w ten sposób się prezentują. Mój rozmiar to rozmiar 39, mam nadzieję, że będą dobre, bardzo proste, tu taki z takim przezroczystym jakimś detalem na podeszwie. Bardzo mi się podobają takie buty do jeansów takich podwiniętych do kostki, biała bokserka i fantastyczna, bo biała bluzeczka, coś fantastycznego, więc to jest pierwsza para bucików, które mi się bardzo podobają i zaraz będziemy mierzyć, czy te buciki są dobrego rozmiaru. Dziewczyny, mam nadzieję, że widzicie, że mam lepsze światło, mam lampę, aż się dziwnie czuję, że przy lampie kręcę. Czuję się jak w studiu jakimś fotograficznym. Pierwszy raz kręcę z lampą, więc mam nadzieję, że moje filmy od tej pory będą troszeczkę lepszej jakości, że to będzie dobrze wyglądało. Jak widzę na razie, że mi się czoło świeci, bo to chyba musiałam mocniejszy makijaż nakładać do tych filmów, no ale nic. I dziękuję Smash Skarbie, dziękuję Ci pięknie, bo to dzięki Tobie wybrałam taką lampę i na razie jestem zadowolona. Proszę mi piszcie, czy ten efekt jest ładny. Druga para bucików i pamiętam, tak, to są buciki, które kosztowały 24,90. Tak. I to są tenisóweczki. Tenisóweczki całkowicie białe, ze złotym noskiem, tak jak Wam mówiłam, te motywy będą teraz bardzo modne i tutaj takim złotym detalem, zameczkiem. Śliczne tenisówki, no powiedzcie, czy nie są śliczne, są po prostu przepiękne. Uważam, że tenisówki są po prostu bajeczne i ja zamówiłam rozmiar 40, tylko dlatego, że nie było rozmiaru 39, a różniły się pół centymetra, więc mam nadzieję, że mimo wszystko będą na mnie dobre. No butki, ciki są przeurocze i teraz sobie wyobraźcie znowu właśnie jeansy, jakaś fajna bluza albo nawet elegancka. Ja bardzo lubię mieszać tak style, ja nawet to widzę z ołówkową spódnicą, takie buciki, albo takie buciki, ołówkowa spódnica, takie buciki i na przykład jakaś, nie wiem, bluzeczka taka zwiewna. Uwielbiam tak łączyć style, więc to są drugie buciki. Ja najlepiej Wam powiem, nie będę już tutaj ceny mówić, bo ja nie wiem, czy ja się nie mylę. Tak jak wymieniłam Wam 4 ceny, cały koszt, 40, też źle powiedziałam, że zapłaciłam, ile zapłaciłam za wszystkie 4 pary. Za wszystkie 4 pary, razem z przesyłką. Przesyłka kosztuje, już Wam mówię, 15 zł, bo brałam pobraniową. Jest koszt 149,60, zapłaciłam za 4 te pary butów. Ja postaram się Wam dać na dole linki do tych bucików, więc takie buciki. Tak jak mówię, to nie jest film sponsorowany. Po prostu trafiłam pierwszy raz na tą stronę Czas na Buty. Pierwszy raz coś tam zamawiałam i jak na razie jestem zadowolona. Będziemy sprawdzać tylko jak z rozmiarówką. Druga para wygląda tak. Trzecia para bardzo podobna do srebrnych bucików, tyle że są to buty bordo. Po prostu się zachwyciłam tymi bucikami. Wszystkimi w tym kroju i kupiłam 3 pary aż w tym kroju butów. Bordo buciki z białymi sznuróweczkami, białym tutaj motywem na języczku i tak jak mówię, znowu to coś przezroczystego tutaj w tej podeszwie. Ta podeszwa taka podniesiona, troszeczkę taka podróbka Air Maxów, tak mi się kojarzy ta taka podniesiona podeszwa. Bardzo fajne buciki, mam nadzieję, że będą dobre, te również w rozmiarze 39, więc drugie buciki prezentują się w ten sposób. No mi się bardzo podobają, bardzo mi się podobają, bardzo, bardzo. Wszystkie mi się podobają, dlatego że się pozamawiałam. I ostatnie buciki, jakie zamówiłam, są to były chyba najtańsze buciki. To one chyba kosztowały 24,90 albo 29,90, nie wiem. Są to już takie bardzo leciutkie adidaski, też w tamtym stylu co te wszystkie. Po prostu z białą podeszwą i one są, widzicie, mają taki materiał, taki złoto, jak skóra węża. Mieni się po prostu sznuróweczki tutaj. Rozmiar, widzę, że żaden. Rozmiar, kurde, rozmiaru nie ma, słuchajcie. Tak, bezrozmiarowe, tyle że ja zamówiłam, poczekajcie, rozmiar
39, 39, 39, 40, więc na pewno 39, skoro na metce. O, i te buciki są z pliwama, bo ja widzę, że ten czas na buty to różne firmy. Tak, bo tutaj mam Top Or, dwa razy Top Or, raz tam, dobra, mniejsza sobie. Buciki prezentują się tak, jak mówię, mam w ten sposób, taką wężoną skórkę i też mają tą takie podwyższenie, ciut mniejsze niż tamte kolejne dwie pary. No mam nadzieję, że moje zamówienie Wam się podoba, bo jestem w nim zachwycona. Pierwszy raz zamówiłam na tej stronie Czas na Buty i mam nadzieję, że jeżeli będą dobre te buciki, to częściej zamawiać tam będę. Będę. I ja powiem Wam, że najczęściej zamawiam na Fleku, chyba tak się czyta, i na Dizzy. Również Wam podam te dwa linki. Tyle, że po prostu trafiłam na te Czas na Buty, bo skusiły mnie te buciki o te bordowe. Jak zobaczyłam, one kosztowały chyba właśnie 39,90. Dobra, już do 400 zł zobaczyłam, że są po prostu buty tak ładne, więc mówię, ryzyk fizyk. Ja buty i tak mam na jeden sezon, wszystkie zdzieram, drogie, tanie, biorę, mówię, te buty. Jak zobaczyłam, że kosztuje przysłuka 15 zł, a tam butów było tak tanich, po prostu cała masa, postanowiłam sobie 4 pary zamówić. I też właśnie przed sekundką jeden sam kurier przywiózł moją lampę i przywiózł moje buty. Więc ustawiłam lampę, wyciągnęłam buty, Wam pokazałam. Mam nadzieję, że któreś buciku Wam się pisały, piszcie, które najbardziej. Jeżeli to oczywiście nie Wasz gust, to doskonale to rozumiem, bo buty mogą być kontrowersyjne, są po prostu trochę inne, ale zobaczcie, no czy one nie są ładne. Dla mnie te buty są bardzo ładne. Dodam Wam jeszcze taki króciutki filmik na moich nogach, jak te buty się prezentują. Więc na razie się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się cieplutko. Pa!